Fragmenty warsztatów i wykładów Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego. Uczestnicy, głównie w wieku dojrzałym, siedzą przy stołach w przestronnej sali. Na tle obrazu napisy: rękodzieło, krawiectwo, kulinaria, nowe technologie, fotografia, sztuka. Napis: projekt ZUL, aplikacja. Poniżej logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Warsztaty z krawiectwa. Instruktorka rozmawia z uczestnikami, obojga płci. Na stole leży kilka kawałków czerwonego materiału w kształcie rękawicy z jednym palcem. Uczestnicy zajęć wycinają kolejne elementy z innych tkanin. Instruktorka szyje na maszynie do szycia. Uczestnicy wypychają watą szmaciane, pasiaste nóżki. Inni wycinają z czerwonego sukna spiczastą czapkę. Trwa wypychanie nóżek. Pani siedząca przy maszynie szyje z pasiastego materiału kolejne. Instruktorka pokazuje uczestnikom, jak wykonać uszytą maskotkę – skrzata z białą brodą. Wypchany watą skrzat ma szary kaftanik i czerwone rękawice. Z kraciastych szortów wystają cienkie, pasiaste nogi w czarnych bucikach. Uczestniczka warsztatów podaje spiczastą, czerwoną czapkę. Inna uczestniczka ręcznie zszywa nos skrzata. To kulka z różowego materiału. Gotowy skrzat siedzi na stole ze spuszczonymi nogami. Spod dużej, głęboko nasuniętej czapki wystaje tylko kulisty nos. Napis: projekt ZUL, aplikacja, realizowany przez Zakliczyńskie Centrum Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.